Dzień dobry, dobry wieczór. Wybiła godzina 19, więc zaczynamy nasze cowtorkowe spotkanie ze sztuką w podwójnym wydaniu, czyli kolejny wykład z cyklu Artystyczne Związki. Ja nazywam się Ania Palacz-Brzezińska, pracuję w Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, z którą już od marca prowadzimy te otwarte dla wszystkich bezpłatne spotkania o sztuce, właśnie zatytułowane Sztuka ku pokrzepieniu serc. Przy okazji też zachęcam do śledzenia na naszym Facebooku dalszego rozkładu jazdy na czerwiec, bo jeszcze sporo ciekawych tematów mamy dla Was przygotowanych. Dzisiaj natomiast z artystycznymi związkami widzimy się po raz ostatni, ale za to kończymy mocnym akcentem, bo parą o bodaj największym znaczeniu dla polskiej sztuki współczesnej i nie tylko zresztą polskiej, bo działania Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego były prawdziwie rewolucyjne na skalę międzynarodową i to dziś, nawet 100 lat później, tak naprawdę robią wrażenie swoją nowatorską formą, ale i arcyciekawą podstawą teoretyczną, która za tymi działaniami stała. I chociaż dzisiaj dużo lepiej szerszej publiczności znany jest Strzemiński, jego imieniem na przykład nazwana jest Łódzka ASP i jest w zasadzie postacią bardzo mocno w Łodzi hołubioną, to tak naprawdę bardzo ciężko rozgraniczyć, gdzie kończy się wpływ Katarzyny Kobro na tworzoną wspólnie z mężem i sztukę, i teoretyczne pisma naukowe, ale właśnie przez to, że ich związek początkowo oparty no nie tylko na fascynacji artystycznej, ale i na ciepłych i wydawałoby się bardzo mocnych uczuciach, zakończył się po latach dramatycznym rozwodem, walką o opiekę nad dzieckiem i w efekcie Strzemiński, będący bardziej wpływową postacią, zaczął starać się o wykluczanie byłej żony ze swojego dorobku i właściwie z całego powojennego środowiska artystycznego. Oboje zresztą tak naprawdę skończyli dosyć kiepsko potraktowani przez historię, ale zanim to się stało, w okresie międzywojennym święcili triumfy i rewolucjonizowali, tak jak mówiłam, nie tylko polską sztukę, ale działali wręcz na skalę międzynarodową. Zwykle zaczynałam te nasze podwójne spotkania od nakreślenia osobnych biografii obojga artystów i przede wszystkim pokazania, co tworzyli, zanim się spotkali, żeby potem móc jakoś to skonfrontować z późniejszą twórczością i pokazać, czy i jaki wpływ miały na sztukę artystów ich związki. Jednak w tym przypadku opowiedzenie i pokazanie twórczości, że tak powiem, przed i po jest praktycznie niemożliwe, bo artystyczne kariery Kobro i Strzemińskiego w tak ścisły sposób są ze sobą związane, że przynajmniej na początku ich wspólnej drogi niemal nie sposób je rozdzielić. Nawet studia na Akademii rozpoczęli praktycznie razem, niedługo po tym, jak poznali się w dość niezwykłych okolicznościach, o których zaraz powiem, ale najpierw kilka słów, dosłownie kilka o ich pochodzeniu, rodzinach, dzieciństwie i młodości, bo to też może wbrew pozorom, ale okaże się ważne dla ich późniejszego wspólnego życia. Władysław Strzemiński przyszedł na świat 21 listopada 1893 roku w Mińsku, czyli w obecnej stolicy Białorusi, a wówczas mieście leżącym w zaborze rosyjskim. Był najstarszym dzieckiem Maksymiliana Strzemińskiego i Ewy Rozalii z domu Olechnowicz. Po Władysławie mieli jeszcze dwoje młodszych dzieci, ale tutaj od razu podkreślam, że oboje rodzice w dokumentach podawali zawsze narodowość polską, wyznanie rzymskokatolickie. Oboje także mieli potwierdzone szlachectwo. Zresztą rodzina matki Strzemińskiego miała rzekomo wywodzić się od samego Giedymina, czyli wielkiego księcia litewskiego, aczkolwiek czy to jest prawda, to nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że Władysław urodził się w rodzinie no, dosyć nobliwej, na pewno zamożnej i zdecydowanie podkreślającej swoją polskość i szlacheckość. Nika Strzemińska, czyli córka Władysława Strzemińskiego i Kobro, w książce o rodzicach pisała, że ojciec, opowiadając jej o swoim dzieciństwie, mówił o sobie chłopczyk Władzio. No i właśnie w tych wspomnieniach chłopczyk Władzio wiódł beztroskie w zasadzie dzieciństwo w Mińsku, w pięknym dużym domu z ogrodem. Był przy tym dzieckiem bardzo ruchliwym, aktywnym, kochał też książki przygodowe.
Natomiast nie wspominał nigdy Nietzsche, żeby w młodości jakoś szczególnie interesował się rysowaniem czy jakimikolwiek innymi formami plastycznymi. Ojciec Strzemińskiego był natomiast wysoko postawionym oficerem w armii carskiej. Robił naprawdę błyskotliwą wojskową karierę i to samo wymarzył sobie dla swoich synów. Więc w wieku lat 11 Władzio, czy może już raczej powoli poważny Władysław, został wysłany do Korpusu Kadetów w Moskwie, czyli takiej szkoły średniej, która przygotowywała chłopców właśnie do kariery w wojsku. Tutaj kilka archiwalnych fotografii z takiej placówki, gdzie chłopcy no nie tylko pobierali nauki takie, jakie znamy dzisiaj ze szkół, ale też no właśnie intensywnie ćwiczyli sprawność fizyczną, uczyli się jazdy konnej czy obsługi broni. No i w efekcie ukończenia takiej szkoły Władysławowi nie pozostawało nic innego niż wybrać się na stosowne studia. Był to carski Uniwersytet Wojskowo-Techniczny, tym razem w Sankt Petersburgu. To była bardzo elitarna uczelnia, zresztą Petersburg w ogóle był wtedy prężnie rozwijającą się metropolią, najważniejszym ośrodkiem kulturalno-intelektualnym w carskiej Rosji. Działali tam wówczas rosyjscy kubofuturyści na przykład i Petersburg był przy tym miastem prawdziwie wielokulturowym, gdzie no nie było takiej rusyfikacji, jak dajmy na to w miastach Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. Więc Polacy chętnie tam przyjeżdżali na studia, czy nawet na dłużej, no i w środek właśnie takiego wielonarodowościowego tygla, tego Paryża Północy, czy Wenecji Północy, jak się nieraz określało Petersburg, trafił właśnie młody Strzemiński. Co ciekawe, córce nigdy o czasie studiów nie opowiadał. Ale wiadomo o tym czasie niewiele, ale przypuszcza się, że ten właśnie okres w życiu ukształtował go no nie tylko jako inżyniera i dowódcę wojskowego, co było związane z obranym przez niego kierunkiem studiów, ale również jako przyszłego artystę i teoretyka sztuki. Na zdjęciu jeszcze panowie ze studenckiego klubu sportowego Sokół Polski. Tych organizacji Polaków było na tej uczelni rzeczywiście całe mnóstwo, mogło się spokojnie rozwijać, nie prześladowane przez nikogo, więc Strzemiński no, jako Polak raczej też żadnych nieprzyjemności ze strony Rosjan wówczas nie doświadczył. Ale ukończenie przez Strzemińskiego tej prestiżowej uczelni zbiegło się w 1914 roku z wybuchem I wojny światowej. Więc młody oficer został szybko wysłany na front i no, rzeczywiście wsławił się tam wieloma osiągnięciami, wieloma akcjami. Dowodził na przykład grupą saperów podczas obrony twierdzy Osowiec. No i z udziałem w wielkiej wojnie, bardzo dramatycznie przebiegającej na wschodnim froncie, wiąże się też całkowita odmiana losu Władysława Strzemińskiego. W efekcie walk bowiem Władysław został poważnie okaleczony, stracił rękę, nogę i widzenie w jednym oku, co no, wiadomo, absolutnie przekreśliło jego dalszą wojskową karierę i uczyniło inwalidą na całe życie. I chociaż Nika Strzemińska pisała w swojej książce, że ojciec stracił kończyny w wyniku wybuchu granatu, w zasadzie ta wersja była bezkrytycznie przyjmowana przez wszystkich przez lata, to kilka lat temu w swojej książce profesor Luba, w książce o nieznanej młodości Strzemińskiego, podkreśla, że no, nie jest to prawdopodobne, żeby granat wybuchł tak, żeby człowiek stracił dwie przeciwległe kończyny, prawda? Bo Strzemiński stracił lewą rękę i prawą nogę, a w dodatku no, było widać, że zostały one profesjonalnie, chirurgicznie amputowane, a nie jakoś poranione czy poszarpane w efekcie wybuchu, więc tak naprawdę nie wiadomo, co zaszło, że Strzemiński został w ten sposób okaleczony, aczkolwiek profesor Iwona Luba, robiąc naprawdę ogromną kwerendę archiwalną, ustaliła, że właśnie w czasie tych walk pod Osowcem Niemcy użyli gazu bojowego, który no, w I wojnie światowej był taką straszną nowością, później oczywiście zakazaną ze względu na okropne, straszne skutki, jakie miał taki gaz na poszkodowanych ludzi i możliwe właśnie, że to w efekcie poparzeń czy jakiegoś innego rodzaju uszkodzeń wywołanych użyciem tego trującego gazu właśnie Strzemiński musiał mieć amputowane kończyny.
Tak więc no, strasznie okaleczony, na pewno straumatyzowany tymi koszmarnymi wojennymi doświadczeniami, życiem w okopach, głodem, spędził w zasadzie całą drugą połowę wojny w szpitalach. Między innymi w szpitalu imienia Prochorowa w Moskwie, gdzie poznał pewną młodą sanitariuszkę, a była nią niejaka Katarzyna Kobro. Kim była i skąd się tam wzięła, to już wyjaśniam. Otóż Katarzyna von Kobro urodziła się 26 stycznia 1898 roku w Moskwie w rodzinie Mikołaja von Kobro i jego żony Eugenii Rozanowej. Oboje pochodzili z zamożnych kupieckich rodzin, ona z rosyjskiej, to wiadomo na pewno. Natomiast pochodzenie ojca Kobro nie jest do końca jasne. Miał na pewno niemieckie korzenie, stąd też właśnie ten szlachecki przedrostek von, ale sam Mikołaj już uważał się za Rosjanina, a nie Niemca. Katia miała też dwoje starszego rodzeństwa, spokojną Marię i Mikołaja, który tak jak ona miał, no jak to się mówiło, diabła za skórą i był jej partnerem wszelkich dziecięcych zabaw i szaleństw. Do legendy rodziny na przykład przeszły historie o tym, jak rozpalili ognisko w dziecięcym pokoju, czy przepłynęli staw w dziurawej beczce. Natomiast gdy Katia miała około 3 lat, rodzina przeniosła się z Moskwy do Rygi. Tak przynajmniej twierdzi w swojej książce Nika, chociaż inny członek rodziny uważa, że Kobrowie cały czas mieli dom w Moskwie, a do Rygi przyjeżdżali jedynie na lato. W każdym razie to lato spędzane nad ukochanym zimnym Bałtykiem no, stało się tradycją rodziny małej Kati i później już dorosłej Katarzyny. Młoda Kobro uczyła się początkowo w domu, a później w żeńskim gimnazjum ewakuowanym do Moskwy z Warszawy, więc uczęszczało tam też na pewno sporo Polek, z którymi kolegowała się i też częściowo poznawała ich język. I wtedy też zaczęła wykazywać talenty plastyczne. Na świadectwie najlepsze oceny miała właśnie z rysunku i prac technicznych. Rzeźbiła już wtedy w glinie i co też bardzo ciekawe w chlebie, co podobało się i bawiło jej matkę, no ale ojciec, który podobno miał rzeczywiście takie stereotypowo niemieckie cechy dokładności, umiłowania porządku, zaplanował dla niej inną karierę, mianowicie karierę dentystki. No a wzmianka córki o studiach artystycznych oczywiście wywołała u niego oburzenie. Katia maturę zdała w 1916 roku, kiedy trwała już na dobre pierwsza wojna i podobnie jak inne dziewczęta z eleganckiego towarzystwa, żeby być użyteczną społecznie, została wysłana do pomocy przy rannych. Panie tam rozdawały żywność, opatrywały chorych czy pisały w ich imieniu listy do rodzin. No, Kobro pomagała w szpitalu imienia Prochorowa w Moskwie, gdzie, jak wcześniej mówiłam, trafił podporucznik Władysław Strzemiński. No i wtedy właśnie spotkali się po raz pierwszy. Mimo, że już prawdopodobnie wtedy Strzemiński miał amputowane rękę i nogę, no, nadal był niewątpliwie przystojnym młodym mężczyzną. Miał lat 22, ona 18, jak mówiłam, była świeżo po maturze. No i podobno faktycznie już wówczas zauroczył ją ten błękitnooki polski żołnierz. Ponieważ wbrew woli ojca planowała studia artystyczne, odwiedzając tego rannego żołnierza, pokazywała mu ponad swoje rysunki, on zresztą też dobrze rysował, znał sztukę z petersburskich muzeów, no i znalazła w nim rzeczywiście kompana do rozmów o sztuce. To brzmi no, niewątpliwie jak początek pięknej, romantycznej miłości i tak często bywa ta historia przedstawiana, aczkolwiek tak naprawdę no, nie wiadomo, czy już wtedy jakieś uczucie między nimi zaistniało. Później jeszcze ich drogi na jakiś czas się rozeszły. Wiadomo jednak, że o ile Strzemiński znał wcześniej sztukę dawną, no to niespecjalnie interesował się sztuką współczesną, a na pewno nie planował się nią zajmować. Po latach wyznał już, mieszkając w Łodzi, swojemu przyjacielowi Stefanowi Wegnerowi, że nie zostałby artystą, gdyby właśnie nie tamto przypadkowe szpitalne spotkanie z Kobro.
Na razie jednak na kilkanaście miesięcy nasi bohaterowie stracili się z oczu. Strzemiński musiał rzeczywiście na nowo nauczyć się chodzić, co trwało długo. Też dopasowanie protez nie przynosiło żadnych efektów, bo odczuwał bardzo mocne bóle fantomowe, więc ostatecznie nie zdecydował się na wstawienie protez i do końca życia chodził o kulach, właściwie na takich szczudłach, no i w ten sposób poruszał się do końca życia. Po wyjściu ze szpitala zaczął zwiedzać moskiewskie muzea i galerie. Szczególne wrażenie zrobiły na nim kolekcje Siergieja Szczukina. Po raz pierwszy zobaczył tam nowoczesne malarstwo francuskie, od impresjonizmu aż po kubizm. No i tak go to zafascynowało, że wstąpił do moskiewskiego instytutu imienia Stroganowa, nie wiedząc, że od jesieni Kobro studiuje w konkurencyjnej moskiewskiej szkole malarstwa, rzeźby i architektury. Spotkali się na jesieni właśnie 1917 roku, kiedy bolszewickie władze przekształciły obie te uczelnie, połączyły w jedną pod nazwą Państwowe Wolne Pracownie Artystyczne. Ona wprawdzie podkochiwała się wtedy w koledze ze studiów, który był ideowym komunistą, a co Strzemiński będzie jej kiedyś wściekle wypominać. No ale wkrótce jednak zaczął fascynować ją ten kaleki żołnierz, który postanowił diametralnie odmienić swoje życie. Nie załamał się po tym strasznym doświadczeniu, które spotkało go na wojnie. Nadal był pełen energii, zapału do tego, żeby robić coś ciekawego w swoim życiu. No i fascynacja była oczywiście wzajemna, to nie tylko uczuciowo-romantyczna, bo Strzemiński rzeczywiście już właśnie od tego przypadkowego spotkania w moskiewskim szpitalu był pod wrażeniem jej talentu, a w czasie studiów, kiedy oboje poznali rewolucyjną sztukę radzieckiej awangardy, jej poszukiwania stały się jeszcze odważniejsze i jeszcze bardziej nowatorskie. On za to szybko został asystentem samego Kazimierza Malewicza, twórcy suprematyzmu, tej awangardowej teorii malarskiej, której właśnie bezprzedmiotowość, abstrakcja zostały podniesione tak naprawdę do rangi absolutu, czy jakiegoś duchowego wymiaru. Malewicz jest, przypominam, twórcą słynnego czarnego kwadratu na białym tle. Które to właśnie Malewicz i jego twórczość stały się niezwykle ważnym punktem odniesienia dla Strzemińskiego w całej jego twórczości. Zapewne podczas studiów oboje też mieli kontakt z Wasilijem Kandyńskim, z Lisickim, z Rodczenką. No i przede wszystkim, co z pewnością miało największy wpływ na Kobro, z Władimirem Tatlinem, autorem słynnego pomnika III Międzynarodówki. Więc niewątpliwie w tym gorącym okresie początku rewolucji bolszewickiej awangarda i to nawet taka radykalnie abstrakcyjna miała się zdecydowanie dobrze. Studenci wolnych pracowni też mieli raczej przeważnie lewicowe poglądy. Na pewno takie poglądy miała Kobro, co do Strzemińskiego nie ma pewności, nawet jeśli wówczas miał, to raczej w czasie, kiedy, że tak powiem, rewolucja zaczęła zjadać własne dzieci od bolszewizmu i tego kręgu zdecydowanie się odciął. Kobro natomiast właśnie zapewne pod wpływem Tatlina zaczęła stosować w swoich rzeźbach metal. Jedna z jej pierwszych znanych prac, chociaż dzisiaj zaginiona, to ta właśnie jeszcze skomplikowana dosyć struktura, złożona z takich, wydawałoby się, przypadkowych, jakichś znalezionych elementów, kojarzących się może bardziej z dadaizmem czy ready-made z Duchampa. No ale właśnie jednak jej celem, w przeciwieństwie do dadaistów, nie była jakaś prześmiewczość czy ironia, tak przynajmniej wynikałoby z wszelkich jej wypowiedzi, ale rzeczywiście wnikliwe takie badanie z pogranicza nauk ścisłych przestrzeni, tego jak oddziałuje na nią rzeźba i jej struktura. Z czasem też zaczęła tworzyć nieco lżejsze, takie wiszące konstrukcje, które wyglądały, jakby utrzymywały się w powietrzu, właściwie wbrew prawom fizyki. To też są niestety prace współcześnie nieistniejące, a zrekonstruowane w latach 70. na podstawie zdjęć. Tymczasem Strzemiński, chociaż nie postudiował długo, bo zaledwie rok, ale szybko zasłynął jako awangardzista. Kilka jego obrazów też zostało wybranych do powołanego przez bolszewików Muzeum Kultury Artystycznej w Piotrogrodzie, już nie Petersburgu.
I też wraz z Rodczenką próbował stworzyć sieć muzeów kultury artystycznej, czyli właściwie takich muzeów sztuki współczesnej, można powiedzieć, które odpowiadałyby właśnie wymogom nowej, rewolucyjnej epoki. W 1919 roku Malewicz przeniósł się do Witebska, gdzie przekształcił te wolne pracownie w Akademię Suprematystyczną i też założył grupę krzewicieli nowej sztuki pod nazwą Unowis. No i Strzemiński, który uważał go za swojego absolutnego mistrza, został mianowany szefem oddziału tego właśnie Unowisu w Smoleńsku. No i niebawem w propagowaniu awangardy zaczęła mu pomagać Katia Kobro. Tak skutecznie mu pomagała, że w maju 1920 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smoleńsku wzięli ślub. Ale jako, że wkrótce, tak jak mówiłam, rewolucja zaczęła powoli zjadać własne dzieci, także te artystyczne, Lenin zaczął krytykować awangardzistów, mówiąc, że no nie powinni uprawiać sztuki abstrakcyjnej, ale raczej być rzemieślnikami tworzącymi dla społeczeństwa. No i w odpowiedzi na słowa wodza rewolucji wielu artystów porzuciło malarstwo czy rzeźbę dla jakiegoś projektowania strojów czy ceramiki. No ale Strzemińscy nie zamierzali się poddać temu dyktatowi i na początku 22 roku postanowili wyjechać do Wilna, do rodziny Strzemińskiego, która przeniosła się tam z Mińska. Granicę przekroczyli nielegalnie, tak zwaną zieloną granicę, przedzierając się tam rzeczywiście przez jakieś bagna i chaszcze. No a cały bagaż oczywiście przy tym niosła ona, no bo on w końcu był niepełnosprawny. Podobno też na opłacenie przewodnika poszła cała jej biżuteria otrzymana od matki na czarną godzinę, także dosyć dramatyczne przygody mieli podczas tej przeprawy. Ale Katarzyna cały czas myślała, że w Wilnie zabawią raczej krótko i potem dalej pojadą na zachód, oczywiście do wymarzonego Paryża. Aczkolwiek na to nie starczyło im pieniędzy. Jak mówiłam, zatrzymali się u rodziny Strzemińskiego, a na widok nowo poznanej synowej pani Strzemińska miała rzekomo tylko chłodno powiedzieć, tylko dzieci nie miej, Władkiem się opiekuj. Katia słabo wtedy rozumiała polski, ale te słowa zapadły jej w pamięć rzeczywiście na całe życie. W Wilnie też, jak się okazało, zaczęła doznawać no, nieustannych zniewag, kiedy na ulicy odzywała się na przykład po rosyjsku, czy łamaną polszczyzną, ludzie wołali za nią kacapka, czy nawet spluwali z odrazą. No i także wspomniana teściowa też nie lubiła jej ze względu na to, że właśnie zapewne ze względu na to, że była Rosjanką. Nie miała też wystarczającego wsparcia w swoim mężu, który, no, czego nie ujawniał wcześniej, nagle zaczął się obnosić z polskim patriotyzmem. Kobro nie bardzo to rozumiała, bo sądziła, że to, że są artystami awangardowymi, no, czyni z nich kosmopolitów, dla których narodowość to sprawa drugorzędna, no bo w końcu awangardowi artyści we wczesnych latach 20., niezależnie od tego, czy to była Moskwa, czy Paryż, czy Nowy Jork, prowadzili w zasadzie podobne poszukiwania w obszarze sztuki. No ale Strzemiński, jako że był człowiekiem bardzo przebojowym i charyzmatycznym, mimo swojego kalectwa no, nie stracił takiego hartu ducha, nie chciał być jakoś nigdy specjalnie traktowany czy wzbudzać litość. Działał bardzo aktywnie, może też częściowo, żeby sobie skompensować tę zaprzepaszczoną karierę wojskową, rzucił się w wir nowej kariery, nowego aktywnego działania. No i szybko stał się jedną z najbardziej znaczących postaci polskiej awangardy i nie miał ochoty już wyjeżdżać do Paryża. Kobro uznała, że przy mężu najlepiej rozwinie swój talent i wróciła w tym czasie do rzeźbienia. Zgodnie z postulatami awangardy dążyła do tego, żeby w jej dziełach nie przejawiała się żadna indywidualna ekspresja. To miało być absolutnie abstrakcyjne, intelektualne, rozumowe. Tworzyła rzeźby tak, żeby no nie były one odizolowanymi bryłami, lecz żeby płynnie wpisywały się w przestrzeń i z nią współgrały. Przestrzeń właśnie dla Kobro miała stać się częścią składową rzeźby, nie tylko tłem, ale właśnie aktywnym jakby uczestnikiem tworzenia. Chętnie też używała materiałów no, uznawanych dotąd za nieodpowiednie dla rzeźby, właśnie na przykład rozmaitych metali czy nawet korka drzewnego. Jak pisała kilka lat później w swoim artykule do pisma Forma, zadaniem rzeźby nie jest lepienie takich lub innych figurek. Istotnym podłożem rzeźby jest przestrzeń i operowanie tą przestrzenią, organizacja rytmu, proporcji, harmonia formy związanej z przestrzenią.
rzeźba powinna być zagadnieniem architektonicznym. Aczkolwiek, co jest ciekawe, równocześnie tworzyła też, no mimo wszystko, takie dosyć klasyczne rzeźby, takie właśnie akty o zwartych bryłach, które można powiedzieć, że nijak się mają do tej teorii o przenikaniu się rzeźby z przestrzenią. Kobro, jak wyjaśniała, traktowała to jako taką zabawę, rozrywkę, jak pójście do kina na lekki film, ale no, tak zwaną prawdziwą sztukę, popartą właśnie jej intelektualnymi poszukiwaniami i teoretyczną podstawą robiła zupełnie inną. Strzemiński w tym czasie malował takie na przykład kompozycje nazywane przez niego architektonicznymi, no bo projektował je właśnie tak jak architekturę w oparciu o wyliczenia proporcji. To miały być też właśnie takie rozumowo wykoncypowane konstrukcje. Dlatego też w tytule jest słowo architektura, no jako że architektura jest sztuką projektowania budynków. Obrazy Strzemińskiego też właśnie miały przypominać te projekty, między innymi na bazie właśnie takich poszukiwań i tych wykrojonych kształtów. Strzemiński kilka lat później zaprojektuje swój unikatowy krój alfabetu, ale o tym jeszcze powiem parę słów później. W ciągu kilku lat Strzemiński zadomowił się w Polsce, jak mówiłam, pomysł wyjazdu do Paryża małżeństwo zarzuciło, więc wobec tego próbowali bezskutecznie sprowadzić ze Związku Radzieckiego Malewicza, który był też Polakiem z pochodzenia. Rzucili się też w wir kontaktów ze środowiskiem artystycznym w Polsce. Na początku lat 20. prym w krytyce artystycznej i takim piśmiennictwie o sztuce współczesnej wiodło krakowskie czasopismo Zwrotnica, wydawane przez Tadeusza Pajpera. No więc Strzemiński, zawsze pełen energii i pewny siebie, zaczął do niego pisywać, utrzymywał korespondencję, już wkrótce Zwrotnica zaczęła publikować jego teksty. No a przyjaźń z Pajperem zaowocowała między innymi utworzeniem wraz z nim przez Strzemińskiego i Kobro oraz kilkoro innych awangardowych artystów ugrupowania Blok, które istniało w latach 1924-26. Za symboliczny początek tej grupy, ale też ruchu konstruktywistycznego w Polsce w ogóle, uważa się otwarcie zorganizowanej przez Strzemińskiego i wileńskiego artystę Witolda Kajruchtisa wystawy Nowej Sztuki w Wilnie w 23 roku. Tam po raz pierwszy pojawiło się właśnie hasło konstrukcji jako postulat artystyczny. No i właśnie po tej wystawie zawiązała się grupa prowadząca również swoje czasopismo o takiej, jak widzicie, bardzo nowoczesnej typografii i grafice wpisującej się w to, co ci artyści robili na swoich płótnach czy w swoich rzeźbach. Dzięki zrzeszeniu w tej grupie Strzemiński i Kobro nawiązali też kontakty z awangardą zachodnią, no bo w Bloku publikowali także tacy artyści, no nie tylko obowiązkowy, że tak powiem, w tym składzie Malewicz, ale także na przykład włoski futurysta Filippo Tommaso Marinetti czy Theo van Doesburg, Kurt Schwitters i wielu, wielu innych czołowych przedstawicieli właśnie zachodniej awangardy. No ale właśnie z takiej twórczej fascynacji z jednej strony rosyjskim konstruktywizmem i suprematyzmem Malewicza, a z drugiej strony holenderskim neoplastycyzmem spod znaku Pieta Mondriana i grupy Destin zrodziły się te dążenia do poszukiwania właśnie radykalnej formy obrazowania. Nasi bohaterowie działali w tej grupie no niejako na odległość, bo i centrum dowodzenia znajdowało się w Warszawie, oni przebywali w Wilnie. W 24 roku Kobro też spędziła trochę czasu w ukochanej Rydze, gdzie powstało to właśnie słynne zdjęcie, które przy okazji pokazuje jej niesamowite wyczucie stylu. Ona rzeczywiście ubierała się jak prawdziwa kobieta nowoczesna lat 20. w stroje projektowane albo przez siebie samą, albo przez męża. Ale wracając jeszcze do grupy Blok, no nie zabawili w niej długo, bo mniej więcej po roku wystąpili z niej w wyniku różnic światopoglądowych, no a w konsekwencji też poglądów na sztukę. Uważali mianowicie, że twórcy mają prawo do takiej laboratoryjnej czystości, jeśli chodzi o artystyczne eksperymenty, które no nie powinny być podporządkowane jakimś wymogom społecznej użyteczności.
postulowali owszem konieczność zjednoczenia sztuki i życia społecznego, ale to sztuce, a nie społeczeństwu przypisywali tę nadrzędną rolę. Natomiast bardziej lewicowi artyści, tacy jak na przykład Mieczysław Szczuka czy Teresa Żarnowerówna, uznali, że no jednak sztuka musi być całkowicie podporządkowana służbie społeczeństwu, no i szli w kierunku sztuki dużo bardziej użytkowej, a nie takich formalnych eksperymentów. No i strzemiscy z bloku wobec tego wystąpili i założyli kolejne ugrupowanie o nazwie Prezens razem z kilkorgiem architektów. Do pewnego stopnia było to odpowiedzią właśnie na brak pogłębionej refleksji nad architekturą właśnie ze strony artystów skupionych w bloku. W dyskusjach w tej grupie podnoszono przede wszystkim no, kwestie możliwości kształtowania społeczeństwa i podnoszenie jakości życia poprzez świadome kreowanie przestrzeni, form architektonicznych. No i zgodnie z programem awangardowa architektura miała być w pełni zintegrowana z otaczającą przestrzenią z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie harmonijnie scalona z wypełniającym ją malarstwem czy rzeźbą. Kobro i Strzemiński sprzymierzyli się więc właśnie z architektami, którzy propagowali funkcjonalizm wywodzący się z tradycji Bauhausu, czyli takiej słynnej szkoły artystycznej w Weimarze, właśnie propagującej ścisłe powiązanie formy z funkcją i minimalizm w projektowaniu. Inspirowali się też szwajcarskim architektem Le Corbusierem, no i nadal holenderską grupą De Stijl skupioną wokół Pieta Mondriana. No i właśnie tę mondrianowską neoplastyczną kolorystykę, czyli ograniczenie palety wyłącznie do barw podstawowych, widać doskonale w rzeźbach Kobro z tego okresu. Całość tej pracy, na którą teraz patrzymy, skomponowana jest w oparciu o figury geometryczne, a wszystkie odcinki, tutaj jeszcze rzut z innej perspektywy. Wszystkie odcinki wymierzone zostały tak, żeby utrzymać tak zwaną złotą proporcję, czyli stosunek wynoszący mniej więcej 1 do 1,6. Ta proporcja funkcjonuje dzisiaj w matematyce jako ciąg Fibonacciego. To jest no właśnie w uproszczeniu ujmując taka proporcja, która występuje wszędzie w naturze od powiedzmy najdrobniejszych komórek organizmów po całe galaktyki. No i z tej zasady korzystano już od starożytności w sztuce i w architekturze, jak chociażby miało to miejsce w ateńskim Partenonie czy w przypadku Monelizy Leonarda. Tak więc no jakkolwiek radykalna wydawała się abstrakcyjna sztuka konstruktywistów, no to trzeba jednak podkreślić, że to byli ludzie no niezwykle inteligentni, wykształceni, doskonale znający historię sztuki i nie odrzucający jej tak po prostu, bo zasady trzeba łamać i wymyślić koniecznie coś nowego, tylko no, to, co oni robili w latach 20., to wszystko było konsekwencją zrozumienia tak naprawdę całych dziejów rozwoju sztuki i korzystania z nich, ale no, w sposób formalnie odpowiadający czasom współczesnym. Jeszcze kilka przykładów rzeźb Katarzyny Kobro z przełomu lat 20. i 30. Ona pisała w tym czasie w swoich rozprawach teoretycznych, że należy stanowczo, bezpowrotnie, raz na zawsze uświadomić sobie, że rzeźba nie jest ani literaturą, ani symboliką, ani indywidualną psychologiczną emocją. Rzeźba jest wyłącznie kształtowaniem formy w przestrzeni. Jej mową jest forma i przestrzeń. Obecnie bryła należy już do historii i jest piękną bajką przeszłości. Także ci z Was, którzy oglądali poprzednie spotkanie o Dunikowskim, czyli tym rzeźbiarzu, który no właśnie rzeźbił takie bardzo zwarte bryły, mniej więcej w tym samym czasie awangardowi twórcy właśnie ze środowiska Kobro i Strzemińskiego takie rozumienie rzeźby już w zasadzie odrzucali, postulując właśnie takie lekkie konstrukcje przesycone powietrzem, tak, gdzie ta przestrzeń jakby jest częścią składową rzeźby i doskonałym jej dopełnieniem.
Społeczny odbiór tych prac był bardzo różny. No, zwykle jednak Kobro spotykała się z niezrozumieniem i krytyką, no ale jednak miała największego wielbiciela w osobie swojego męża, który nadal był pod wielkim wrażeniem jej sztuki i ich współpraca w tym czasie na polu artystycznym była bardzo, bardzo ścisła. Jeszcze dodam, że po 2 latach od przyjazdu do Polski Kobro wystąpiła o polskie obywatelstwo. W tym celu pojechali na Łotwę, uznaną przez władze za jej kraj rodzinny, i tam wzięli ślub kościelny w 24 roku w obrządku męża, czyli w obrządku katolickim. No i Katia stała się już oficjalnie Katarzyną Kobro Strzemińską. Po tym ślubie Strzemińscy opuścili Wilno, zatrzymali się, w zasadzie przemieszczali się przez kilka lat pomiędzy różnymi mniejszymi prowincjonalnymi miasteczkami. Zatrzymali się w Szczekocinach, w Brzezinach koło Łodzi, w Żakowicach i w Koluszkach, gdzie Strzemiński zarabiał jako nauczyciel rysunku i typografii, wprowadzając no, tak naprawdę bardzo awangardowe rozwiązania i zagadnienia do tej prowincjonalnej szkoły. W 1931 roku w końcu osiedli w Łodzi, no z którą, jak mówiłam, pozostali związani najdłużej i z którą do dzisiaj są kojarzeni. Ale działając w grupie Prezens, tak jak też powiedziałam, zetknęli się z najważniejszymi architektami Polski międzywojennej. Siłą rzeczy zaczęli więc też sami nieco wkraczać na to pole. Strzemiński na przykład zaprojektował taką oto neoplastyczną willę dla ich wspólnego przyjaciela, poety Juliana Przybosia, w wersji rysunkowej i w odtworzonej po latach makiecie. Kobro z kolei popełniła taki projekt bazujący na swojej własnej rzeźbie, a jest to projekt, uwaga, przedszkola. No, żaden z tych projektów nigdy nie został niestety zrealizowany w praktyce, aczkolwiek no, niesamowite jest to, jak myślenie właśnie po pierwsze o bryle i rzeźbie dało się przenieść na znacznie większe konstrukcje. No a szczególnie to przedszkole jest super ciekawe, bo dzisiaj przyjęło się, że architektura czy wystrój wnętrz dla dzieci to musi być feria kolorów. Nieważne, że jest kiczowato, ważne, żeby było tak, jak rzekomo lubią dzieci. No a tymczasem w tym momencie historii to artyści i architekci uważali, że sztuka i formy, jakimi otaczamy też nasze dzieci, mają możliwość kształtowania ich poczucia estetyki, ich gustów przyszłości, no a nawet wręcz postaw społecznych, co być może no, było utopią modernizmu, ale za to moim zdaniem utopią bardzo piękną. Wspomniałam o Julianie Przybosiu, dla którego Strzemiński projektował ten neoplastyczny dom, i to z nim jeszcze jednym poetą, Janem Brzękowskim i artystą Henrykiem Starzewskim, który był z nimi we wszystkich wymienionych wcześniej grupach. Nasi bohaterowie założyli kolejne arcyważne dla polskiej sztuki ugrupowanie, czyli AR, który to skrót rozwijano między innymi jako artyści rewolucyjni czy awangarda rzeczywista, aczkolwiek nigdy nie wyjaśnili oficjalnie, od czego był ten skrót. W czasie założenia grupy w 1929 roku Strzemiński i Kobro mieszkali jeszcze w Koluszkach, Starzewski w Warszawie, Przyboś w Cieszynie, a Brzękowski w ogóle w Paryżu. No ale w 1931 roku za oficjalną siedzibę nowego ugrupowania uznana została Łódź, ponieważ właśnie tam Strzemiński i Kobro się przeprowadzili. Utrzymywali się tam, co ciekawe, głównie z nauczania. Na przykład przez prawie całe lata 30. Strzemiński był kierownikiem szkoły dokształcania zawodowego, w której, no właśnie mimo że była to szkoła zawodowa, wprowadzał absolutnie nowatorskie metody nauczania, no i też nauczanie grafiki projektowej w duchu zdecydowanie bardzo nowoczesnym i awangardowym. Jak wcześniej mówiłam, Strzemiński już od lat 20. rozwijał swoje teoretyczne koncepcje, które wcielał w życie w malarstwie, i tak jak istotą rzeźby, według tego co pisała Kobro, była przestrzeń i przenikanie się z nią i uzupełnianie, tak w zasadzie w opozycji naturą obrazu była jego płaskość i zamknięta forma.
W malarstwie, zdaniem teorii wyznawanej przez Strzemińskiego i Kobro, obowiązywało dążenie do zaakcentowania no, nie związku z przestrzenią, tak jak było to w rzeźbie, ale przeciwnie, pełnej autonomii od otaczającej rzeczywistości. Obraz to miał być po prostu płaski czworobok wydzielony ramami z otoczenia, no i całkowicie zamknięty w sobie, w swoim własnym porządku, w swoim własnym jakby uniwersum wewnętrznym. Poszukiwania Strzemińskiego w zakresie integracji właśnie płaszczyzny obrazu przez eliminację z niego po pierwsze dynamiki, po drugie wszelkiej iluzji przestrzennej było widać już w tych kompozycjach postsuprematycznych z lat 20. czy architektonicznych, gdzie właśnie tę równowagę zapewniało odpowiednie rozłożenie form, zarówno takich ostrych, geometrycznych, jak i coraz bardziej płynnych i takich biomorficznych. No i dalsze próby zespolenia form i tła w taką organiczną, statyczną całość doprowadziły też do zawężenia gamy barwnej w jego poszukiwaniach malarskich. No i na bazie tych poszukiwań w 1927 roku Strzemiński opracował teorię unizmu, czyli takiej jedności i wewnętrznej spójności dzieła sztuki, właściwie początkowo obrazu, a w późniejszych latach uzupełnił ją zapewne zgodnie z przemyśleniami Kobro o przedmiot rzeźby i architekturę. No, współcześnie nie ma wątpliwości, że miała ona ogromny, o ile nie wiodący wkład w formowanie się tej koncepcji, no ale na wydawnictwie o unizmie pojawiło się tylko nazwisko Strzemińskiego. W dojrzałych pracach unistycznych Strzemińskiego właśnie ta optyczna jakby homogeniczność i zwartość całości została osiągnięta dzięki wprowadzeniu w zasadzie już użycia tylko jednej barwy, takiej absolutnie całkowitej monochromii i też podkreślania struktury obrazu poprzez takie fakturowe wystające elementy. Jeszcze kolejny przykład prac unistycznych, właśnie dążących do takiej całkowitej jednolitości w ramach jednej kompozycji, gdzie nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, bliższy, dalszy plan, perspektywa, jakieś dominanty. Jakby każdy fragment tego płótna jest względem siebie równorzędny, równoznaczny i zapełniony w zasadzie w taki sam sposób. I takie organiczne, płynne formy, jakie pokazywałam w malarstwie Strzemińskiego, też zaczęły przenikać do rzeźby tworzonej przez Kobro. W ich życiu prywatnym natomiast nadal taką wspólną tradycją były wyjazdy nad Bałtyk, przede wszystkim do chałup na Helu. No i Strzemiński malował, jak może wiecie, całe mnóstwo pejzaży morskich. Powstało ich w jego dorobku rzeczywiście sporo, ale co ciekawe, zachował się do dzisiaj także jeden pejzaż morski namalowany przez Kobro. Pokazuję je oba koło siebie jako taką formę zagadki dla Was. Napiszcie może w komentarzu, jak sądzicie, który z nich, prawy czy lewy, namalowała Kobro, a który Strzemiński. Wiem, że ta zagadka jest bardzo trudna. Uczciwie przyznaję, że sama miałabym z nią duży problem, gdybym tego nie sprawdziła. Ale specjalnie pokazuję je razem, bo to świadczy o tym, jak bardzo jednomyślni byli w swojej twórczości. No i chociaż na stałe, że tak powiem, domeną Strzemińskiego było malarstwo, a Kobro rzeźba, to teoria, koncepcje, jakie wspólnie formułowali i wcielali w życie, były bardzo spójne. Więc tak jak mówiłam, domeną rzeźby jest geometria, przestrzeń i ruch, a malarstwa płaskość, zamknięcie w czterech bokach płótna czy kartonu i niezależność od otoczenia. No więc gdy Kobro sięgała po malarstwo, to malowała właśnie tak, a Strzemiński z kolei, budując formy przestrzenne, jak chociażby w projekcie willi Przybosia, czy projektów mebli, jakie tworzył, no właśnie posługiwał się takimi rozwiązaniami, jakie znaleźć można było w rzeźbie Kobro. Tak więc no w ich wydaniu sztuka to nie były jakieś romantyczne porywy serc i spontaniczne obrazowanie uczuć, tylko no, ściśle intelektualna łamigłówka, jakiś problem do rozwiązania, no i ich zdaniem
rozwiązanie tego problemu było bardzo konkretne i byli w nim absolutnie ze sobą zgodni. Działali więc w latach 30. coraz prężniej w awangardzie nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej, bo w 32 roku Strzemiński wstąpił do paryskiego ugrupowania Abstraction Création, ale też w tym samym roku został doceniony, że tak powiem, u siebie, bo otrzymał nagrodę artystyczną miasta Łodzi, w której nasi bohaterowie w zasadzie dopiero co się osiedlili, a już stali się właśnie znaczącymi postaciami na tamtejszej scenie artystycznej. Chociaż oczywiście no, większość tej sławy zgarniał Strzemiński jako ten bardziej charyzmatyczny i chętniej zabierający głos publicznie. No a Kobro tymczasem no, po pierwsze nadal słabo znała język polski, a po drugie raczej miała też taki charakter, że zamiast brylować w towarzystwie, wolała ciężko pracować i po prostu robić swoje rzeźby. Jeszcze natomiast jeśli chodzi o nagrodę miasta Łodzi, to wręczenie jej Strzemińskiemu wywołało liczne protesty. Na salę ponoć wtargnęła grupa ludzi z transparentem głoszącym precz z bolszewizmem, no bo widocznie w taki prosty sposób powiązali sobie to, że po pierwsze miał żonę Rosjankę, a po drugie też malował tak jak radzieccy konstruktywiści. No ale Strzemiński, jak mówiłam, miał poglądy, a na pewno już w tych latach miał poglądy dalekie od bolszewizmu, wręcz stawał się coraz bardziej polskim patriotą, więc no, było to dla niego oskarżenie niewątpliwie krzywdzące. No ale że i on, i Kobro mieli silne, a wręcz trudne charaktery, no a do tego byli szalenie inteligentni i też stanowczy w swoich poglądach na sztukę, to wiele osób także w Związku Artystów Plastyków, z którym szybko osiągnęli wysokie pozycje, po prostu ich nie lubiło. Kiedy na przykład spędzali czas w górach, tutaj jest zdjęcie pochodzące z ich wyprawy w góry, w Zakopanem poznali Witkacego, no z którym oczywiście Strzemiński się nie dogadał ani na polu sztuki, ani na żadnym polu osobistym, więc potrafili robić sobie znaczących wrogów niewątpliwie. Wprawdzie miałam się do odpowiedzi na pytanie o to, który obraz jest który odnieść na końcu, ale widzę, że tutaj pojawiło się sporo odpowiedzi, więc wyjaśnię, możemy się też na chwilę jeszcze cofnąć do tego slajdu. Po lewej stronie jest obraz Kobro, a po prawej Strzemińskiego. Ale po stronie zasług, tak wracając już do ich osiągnięć, a przede wszystkim cieszę się, że tak bardzo zaangażowaliście się w poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie, ale wracając do zasług jeszcze Strzemińskiego i Kobro, trzeba no, przypisać im osiągnięcie, jakie nie udało się wówczas tak naprawdę nikomu w Europie. Przed nimi były tylko Stany Zjednoczone, mianowicie razem z grupą AR zapoczątkowali międzynarodową kolekcję sztuki nowoczesnej w łódzkim Miejskim Muzeum. Dzisiaj wydaje się to zaskakujące. Był rok 31, a nie było jeszcze w Europie tak naprawdę żadnej publicznej kolekcji sztuki nowoczesnej. No a jednak jest to prawda i ani w Paryżu, ani w Moskwie, ale właśnie w Łodzi powstała jako pierwsza publiczna instytucja mieszcząca kolekcję właśnie sztuki współczesnej, podarowanej jej tam przez właśnie ugrupowanie AR. Ta kolekcja powstawała, była kompletowana w latach 1929-32. Grupa też uzupełniała ją konsekwentnie do 1938 roku. No a inicjatorem i głównym animatorem akcji pozyskiwania tych darów od artystów był oczywiście Strzemiński, aktywnie wspierany przez Kobro. No i dzięki staraniom swoje dzieła przekazali do kolekcji w darze wybitni przedstawiciele ówczesnej europejskiej awangardy, których no, nazwiska dopiero kilka lat później weszły do kanonu współczesności. Byli wśród nich na przykład Fernand Léger, Max Ernst, Hans Arp czy Kurt Schwitters. Także ta kolekcja tworzona od lat 20. reprezentuje właśnie głównie kierunki ówczesnej awangardy, kubizm, futuryzm, konstruktywizm i kilka innych. No i zaskakująco otwartą postawę okazały przy tym też władze miejskie Łodzi, które no, mimo oczywiście pełnych obaw zdecydowały o włączeniu właśnie tej rewolucyjnej wtedy kolekcji sztuki współczesnej do powstającego Muzeum Historii i Sztuki w Łodzi.
Ta międzynarodowa kolekcja została udostępniona publiczności w 1931 roku, a po II wojnie światowej w roku 1948, kiedy muzeum przeniosło się do jednego z pałaców rodziny Poznańskich, który jest obecnie, zresztą po dziś dzień, siedzibą Muzeum Sztuki w Łodzi. Po wojnie w tym gmachu powstała zaprojektowana osobiście przez Strzemińskiego sala neoplastyczna z ekspozycją właśnie tych dzieł awangardy. No i oczywiście w skład tej kolekcji w dużej mierze wchodzą też prace Strzemińskiego i Kobro. Ale wracamy jeszcze do czasów przed wojną, konkretnie do roku 1936, kiedy w listopadzie na świat przyszła, 3 miesiące zresztą przed terminem, córka Strzemińskiego i Kobro, której nadano imiona Jakobina Ineborga, a która znana jest dzisiaj jako Nika. Ta Jakobina to zresztą też od Jakuba, który był podobno jakimś prapatronem rodu Strzemińskich, więc zdecydowanie to przywiązanie do szlacheckości, do genealogii było u Strzemińskiego dosyć mocno widoczne. Po latach Kobro pisała, że dziecko urodziło się czymś zatrutne. Przez długie miesiące tylko chorowało, nieprzespane noce, płacz dziecka. To wszystko doprowadziło ją do fizycznego wycieńczenia, ale też praktycznie całkowitego zarzucenia pracy rzeźbiarki. Jak pisała, znajomi z rzadka bywali u nas w domu, przychodzili wyłącznie do kuchni. Jeśli tam rozmawiali, dziecko budziło się. Nikt oprócz mnie nie potrafił go ukołysać. Trzeba było z nim tańczyć w rytm piosenek, żeby drzemało. I to był koszmar. To było okropieństwo. Co ciekawe, Strzemiński twierdził, że jego córkę zatruli Niemcy w szpitalu ewangelickim tuż po urodzeniu, aczkolwiek zdaniem pediatrów przyczyna była dużo bardziej prozaiczna. Otóż dziecko było chorowite, najprawdopodobniej z powodu nałogu tytoniowego i matki, która paliła w ciąży, no i Strzemińskiego, który palił przy niej. No więc po narodzinach córki Kobro sztukę odstawiła na dalszy plan i poświęciła się całkowicie dziecku. To zdjęcie, na które teraz patrzymy, z ich ostatnich wspólnych wakacji, gdzie no, wyglądają jeszcze jak, powiedzmy, normalna rodzina, to był sierpień 1939 roku, więc no, widmo wojny wisiało już w powietrzu. Chałupy Strzemińscy opuścili w pośpiechu, uciekli na Wileńszczyznę, czyli znowu w rodzinne strony Strzemińskiego, no, sądząc, że na wsi będą bezpieczniejsi niż w mieście. Podczas wojny często zmieniali miejsca pobytu, ale jednak w 1940 roku zdecydowali się powrócić do Łodzi. No ale okazało się, że w efekcie ich nieobecności, ich wojennej tułaczki, stracili dużą, dużą część artystycznego dorobku, którą pozostawili w piwnicy swojego przedwojennego mieszkania. No a następni lokatorzy, nie bardzo doceniając tę formę sztuki, wyrzucili ich pracę na śmietnik. No i ofiarą tych porządków była przede wszystkim Kobro, która właśnie tylko część prac, i to przede wszystkim metalowych, nie drewnianych, nie takich, które dało się porąbać i przerobić na opał, odnalazła na wysypisku śmieci po prostu. Wkrótce potem, w 1945 roku, niektóre drewniane rzeźby zniszczyła już sama. To jest taka opowieść, która do dzisiaj jest wręcz legendarna, o tym, jak wielka przedwojenna rzeźbiarka porąbała swoje dzieła na opał, żeby mieć czym ogrzać mieszkanie i na czym ugotować kaszkę dla dziecka. Strzemiński natomiast, który był nieco mniej zaangażowany w opiekę nad dzieckiem, cały czas tworzył. W latach 40. powstały jego cykle rysunków, zresztą bardzo dobre i bardzo dzisiaj poszukiwane na rynku sztuki, z cyklu Deportacje, Białoruś Zachodnia, Ręce, które nie z nami. Tych prac rzeczywiście popełnił wtedy całe mnóstwo, takich operujących w zasadzie tylko jedną ciągłą kreską, bez żadnych poprawek, bez żadnych korekt. To jest po prostu jedna nieprzerywana w zasadzie linia. Później w 1945 roku na bazie tych rysunków powstały też kolaże z serii Moim przyjaciołom Żydom, jako taki gest wobec ofiar Holokaustu.
Ale wybuch wojny, jak się okazało, był też tak naprawdę początkiem wojny między Katarzyną Kobro i Władysławem Strzemińskim. W czasie, kiedy nie mogli się zajmować wspólnie sztuką, na której polu rozumieli się doskonale, no kiedy rzeczywiście w oczy zajrzała im ta proza życia, bieda i też zagrożenie stałe czyhające na nich, ich wcześniejsza miłość, a przynajmniej taki harmonijny, intelektualny związek zaczął de facto przeradzać się w nienawiść. Największym problemem dla Strzemińskiego nagle stało się pochodzenie żony, która w dodatku w Łodzi podpisała tak zwaną kartę rosyjską. To był taki odpowiednik podpisania karty niemieckiej przez tak zwanych Volksdeutschów, choćby na Śląsku. Ona zrobiła to ze względów, jak się przypuszcza, czysto pragmatycznych, bo tak jak mówiłam, nigdy specjalnie nie przejmowała się narodowością i tym, kto skąd był, a Rosjanie byli po prostu przez okupanta trochę lepiej traktowani niż Polacy, dzięki czemu na przykład mogła dostać lepsze kartki na żywność dla rodziny. No ale dla Strzemińskiego po wybuchu wojny jej rosyjskość stała się rzeczywiście bardzo problematyczna. Zarzucał jej zdradę ojczyzny, twierdził, że również jego wpisała na tę listę rosyjską bez jego zgody, co też nie wiadomo, czy jest prawdą, bo jednak sporo źródeł twierdzi, że Strzemiński sam wpisał się na tę listę, przestraszony rzeczywiście tym, co może go czekać, jeśli tego nie zrobi, a później po prostu swoje wyrzuty sumienia za tę rzekomą zdradę ojczyzny odbijał sobie na żonie Rosjance. Zarzucał jej też, że do dziecka mówi po rosyjsku i je wynaradawia. Nika Strzemińska opisała po latach w swojej książce, no tak naprawdę jak straszne stały się ich relacje. Z jej perspektywy to właśnie no, Strzemiński był tym okrutnym oprawcą, a ona dobrą, kochającą matką. Tutaj jedyne zdjęcie Strzemińskiego i małej Niki, jakie udało mi się znaleźć, gdzie on też zresztą nie jest dobrze widoczny. No ale właśnie Nika opisywała po latach, że no, mimo swojego kalectwa nie tylko psychicznie, ale też fizycznie znęcał się nad żoną. Bił ją zresztą między innymi właśnie swoimi kulami na oczach dziecka. W 1944 roku w tajemnicy przed mężem Katarzyna już ewidentnie skonfliktowana z nim postanowiła na złość mężowi ochrzcić córkę w cerkwi, gdzie właśnie nadała jej imię Nika, którym posługiwała się córka Strzemińskich do śmierci. No i kiedy wieczorem dziewczynka pochwaliła się ojcu, że została właśnie namaszczona tymi pachnącymi olejami, on wpadł w szał, pobił swoją żonę po raz kolejny, także rzeczywiście ta przemoc stała się obecna w ich domu. Co prawda podobno nigdy nie podniósł ręki ani żadnego innego przedmiotu na córkę, no ale rzeczywiście na oczach dziecka bardzo, bardzo źle traktował Katarzynę. A jeśli chodzi jeszcze o historię z chrztem, to podobno on też czekał na moment, żeby w tajemnicy przed żoną ochrzcić ją, ale z kolei w kościele katolickim. W dorosłym życiu Nika natomiast wybrała prawosławie. No i tak jak mówiłam, relacje Strzemińskich zdecydowanie się zepsuły. Pojawiła się w nich przemoc. Strzemiński bił żonę, wyzywając ją raz od kacapek, raz od Volksdeutschek. Zarzucał jej też, że niewystarczająco opiekuje się dzieckiem. No i de facto przestali się w końcu do siebie odzywać, a wzajemne inwektywy przekazywali sobie za pośrednictwem córki, która już w dorosłym życiu jako lekarz-psychiatra opowiadała po latach, że to, co widziała, no, wpłynęło na resztę jej życia, na stosunek do mężczyzn. Bała się, że w przyszłości jej małżeństwo zamieni się w coś zbliżonego do związku jej rodziców, w którym no, nigdy nie widziała żadnej czułości, serdeczności ani miłości, które najprawdopodobniej istniały między nimi na początku, ale które w okresie wojny, kiedy Nika już zyskała jako taką świadomość i była świadkiem tego wszystkiego, które już absolutnie z ich relacji zniknęli. Rozstali się w końcu w ogromnej wrogości. Strzemiński po wojnie usiłował nawet przed sądem wywalczyć prawo do opieki nad córką, właśnie podając ten zarzut, że Kobro jest zdrajczynią ojczyzny i wynaradawia dziecko. No jednak sąsiedzi i inni świadkowie tego nie potwierdzili, za to ujawnili no właśnie przemoc, której ofiarą była Kobro, i opieka nad córką ostatecznie przypadła jej.
Władysław natomiast po wojnie zaczął wykładać na Łódzkiej Wyższej Szkole Plastycznej. Tworzył też wtedy słynne obrazy powidoków, czyli takich form, które powstają pod powiekami, kiedy najpierw patrzymy na światło, a później zamykamy oczy, coś takie na granicy widzenia i wyobraźni. Robił też przez jakiś czas karierę na uczelni, tutaj widzimy go w otoczeniu studentów. Rzeczywiście był takim charyzmatycznym guru dla młodych artystów. Natomiast kiedy o pracę w szkole zaczęła starać się Kobro, w Związku Plastyków zapytano, czy można jej powierzyć katedrę rzeźby właśnie w tejże szkole, i wówczas najmocniej zaprotestował nikt inny niż właśnie Władysław Strzemiński, który twierdził, że no nie godzi się powierzać takiego stanowiska osobie, która wynarodawia swoje dziecko, więc no nadal trwał przy tym zarzucie wobec żony, którą znienawidził, i oczywiście vice versa. Kobro więc, nie mogąc pracować na uczelni, zaczęła szyć i sprzedawać maskotki, czyli no niestety taka sytuacja, w której absolutnie awangardowa rzeźbiarka, która jeszcze dekadę wcześniej robiła furorę na arenie międzynarodowej, skończyła jako osoba sprzedająca jakieś tandetne maskotki. W 1948 roku jeszcze na chwilę wróciła do rzeźbienia, stworzyła na przykład taki akt swojej córki, przypominający te akty, które pokazywałam wcześniej, te z roku 1925. W 1949 natomiast dostała wreszcie pracę w szkole, gdzie uczyła rosyjskiego i rysunku. To jej zdjęcia z tego okresu, kiedy już no, była zdecydowanie dotknięta przez po pierwsze biedę, po drugie postępującą chorobę, no bo jak się okazało, to szczęście, kiedy znalazła zatrudnienie, nie trwało długo. Zdiagnozowano u niej no, nieoperacyjny nowotwór. W tym czasie Nika miała około 14-15 lat, więc sama musiała opiekować się umierającą matką, robić jej zastrzyki z morfiny. No i kilka dni przed śmiercią Kobro zabrano do domu dla nieuleczalnie chorych, gdzie zmarła w lutym 1951 roku. Miała zaledwie 53 lata. Zgodnie z jej wolą Strzemiński został poinformowany o jej śmierci dopiero kilka dni po pogrzebie. Nika Strzemińska wspominała, że po śmierci matki bardzo nie chciała iść do ojca. Znalazła się w sierocińcu, chociaż po pewnym czasie uznała, że było tam tak źle, że uciekła do ojca, to jednak no, nie miała ochoty z nim mieszkać i żyć. Do niego też w końcu los przestał się uśmiechać. Stracił pracę właśnie w Wyższej Szkole Plastycznej, jako że uznano go za niebezpiecznego politycznie. Wówczas zaczęła obowiązywać już odgórnie wprowadzona nakazem partii doktryna socrealizmu, czyli postulat tworzenia sztuki realistycznej w formie i narodowej w treści. Co prawda Strzemiński, tak jak tutaj pokazuje, no próbował malować jakieś chłopki, tkaczki, żniwiarki i tak dalej, no ale cały czas nie zrezygnował z tej swojej charakterystycznej formy, która no była zbyt radykalna, zbyt awangardowa dla ówczesnej władzy, a on no podobnie jak w latach 20. przed bolszewikami, tak i w Polsce Ludowej, no nie chciał naginać swojej wolności artystycznej, więc z uczelni został zwolniony. Zaczął pracować jako dekorator wystaw sklepowych, co też opisywano, że wielki artysta skakał tam na jednej nodze i ozdabiał witrynę, także to też taki przykry i upokarzający obraz tego, jak skończył, wyłania się z tych opowieści. Nika też wspominała, że po drugiej stronie witryny widziała, jak stoi grupa młodzieży i krzyczy na ojca kuternoga, także no, były to na pewno... Był to na pewno przykry koniec wielkiego artysty. W maju 1951 roku Strzemiński stracił na ulicy przytomność, stwierdzono u niego gruźlicę, no i do domu już nie wrócił, umarł w 1952 roku. I tak w zasadzie oboje wielcy artyści awangardowi, działający przez prawie 20 lat razem, w nierozłącznym tandemie, zmarli osobno, w dosyć młodym wieku, tak naprawdę zapomniani przez świat i nowy ustrój polityczny, mimo że to paradoksalnie to właśnie im przed wojną zarzucano bycie komunistami, to właśnie komunizm faktycznie w takiej formie, w jakiej został wprowadzony w Polsce Ludowej, wyrzucił ich poza nawias.
Wreszcie umarli, żywiąc do siebie no, zupełnie prozaiczną nienawiść i osierocając córkę, która miała no, niestety wielkiego pecha wychowywać się w tak toksycznym tak naprawdę domu na gruzach dawnej miłości i jakiegoś intelektualnego porozumienia swoich rodziców. Kobro i Strzemiński doczekali się wspólnej pośmiertnej wystawy już w 1956 roku, kiedy nadeszła polityczna odwilż po śmierci Bieruta i zniesieniu właśnie doktryny socrealizmu. Sztuka abstrakcyjna przestała być w tym momencie tępiona przez władzę. No i mimo, że ostatnie lata życia spędzili osobno, to ta wystawa w CBWA, czyli dzisiejszej Zachęcie, była wystawą wspólną, bo tak jak mówiłam, przed wojną to, co tworzyli, tak naprawdę ciężko było rozpatrywać w oderwaniu jednego od drugiego. Byli w tym tak naprawdę całkowicie jednomyślni i głęboko związani. Do dzisiaj, mimo że ich związek no, skończył się fatalnie, ich sztuka rozpatrywana jest razem. Nie dalej niż dwa lata temu mieli wielką wystawę w paryskim Centre Pompidou, czyli jednej z, no, z absolutnie najważniejszych instytucji sztuki współczesnej na świecie. Więc chociaż umarli w nędzy, zapomnieniu i pełni gorzkich uczuć, to ich sztuka, a przynajmniej to, co z ich dorobku ocalało, bo wcale nie ma tego tak wiele, no budzi dzisiaj wielkie uznanie na całym świecie, na aukcjach bije cenowe rekordy. No i można powiedzieć, że mimo rozpadu ich małżeństwa w historii sztuki chyba już no, na zawsze pozostaną razem, można powiedzieć. Wspomniałam wcześniej o alfabecie stworzonym przez Strzemińskiego właśnie w okresie, kiedy zajmował się typografią i nauką w szkole zawodowej i o tym, jak do dzisiaj jego osoba jest silnie związana i hołubiona w Łodzi. Zresztą tę czcionkę zaprojektowaną przez niego można dzisiaj sobie pobrać z internetu, z otwartych zasobów, ale właśnie na bazie alfabetu zaprojektowanego przez Strzemińskiego powstało obecne logo miasta Łodzi. Także no, jego postać jest zdecydowanie w Łodzi nadal ważna, nadal podziwiana, nadal jest patronem i jakby twarzą, czy to właśnie ASP w Łodzi, czy przyznawanych tam nagród. Natomiast no, Kobro, która w zasadzie była z nim równorzędna w sztuce, no, nie ma aż takiego dużego uznania i rozpoznania społecznego. Żeby to zmienić, niejako odczarować i trochę znieść z piedestału Strzemińskiego, kilka lat temu łódzki artysta stworzył właśnie taką kampanię, w której zaznaczył właśnie, że bycie artystą nie zwalnia z bycia człowiekiem, jakby nawiązując do tego, że mimo, że Strzemiński jest no właśnie w Łodzi postacią kultową, to no jednak nie można przymykać oka na to, jakim był człowiekiem prywatnie, na to, że stosował przemoc, no nie tylko psychiczną, ale też fizyczną, co opisywała we wspomnieniach córka pary. No więc na pewno nie jest to taka postać jednoznaczna i przede wszystkim nie był tym jedynym zasłużonym w tym duecie, bo Kobro no zdecydowanie, tak jak mówiłam, była równorzędna, a może nawet bardziej radykalna w swoich poszukiwaniach niż on. Zresztą jej zawdzięczał w ogóle to, że zainteresował się sztuką. No także dzisiejsze marginalizowanie osoby Katarzyny Kobro no, wydaje się zupełnie nieuzasadnione, a wynika najprawdopodobniej z tego, że no, Strzemiński w ostatnich latach życia bardzo starał się dorobek znienawidzonej byłej żony no, wymazać zupełnie z przestrzeni publicznej. Tutaj jeszcze na koniec polecam do obejrzenia kilka takich, że tak powiem, produktów kultury na temat Strzemińskiego i Kobro. Po pierwsze film Wajdy Powidoki, aczkolwiek no, w nim przedstawione jest jedynie życie Strzemińskiego już w okresie powojennym. Katarzyna Kobro w ogóle się tam nie pojawia, ale powstała też taka bardzo eksperymentalna produkcja Borysa Lankosza, gdzie stosując na przykład elementy VR-u i takiej dosyć surrealistycznej narracji właśnie opowiada o ich związku, no, być może nie w sposób obiektywny, ale na pewno artystycznie bardzo ciekawy.
Dostępna jest też wznowiona po latach teoria widzenia Strzemińskiego. Jeśli ktoś interesuje się właśnie teorią sztuki, można sięgnąć po tę książkę, która jest opatrzona też komentarzem wyjaśniającym właśnie zawiłości tej teorii. A jeśli chodzi o takie pozycje biograficzne, to bardzo polecam książkę Kobro, skok w przestrzeń Małgorzaty Czyńskiej, a też dla ciekawych, mniej znanych losów Strzemińskiego właśnie z tych lat, zanim jeszcze został artystą, a był wojskowym, no zachęcam do sięgnięcia po tę obszerną książkę profesor Luby, Władysław Strzemiński, Zawsze w awangardzie. Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Podaję jeszcze źródła, z których brałam, no głównie fotografie, ale też właśnie te dwie książki, o których wcześniej wspomniałam. Teraz sobie zerknę, czy były jeszcze jakieś pytania. Na to pytanie o tym, który z pejzaży morskich kto wykonał, już odpowiedziałam. Czy Strzemiński tworzył projekty mebli użytkowych? Tak, Strzemiński projektował meble. Rzeczywiście były to, tak jak wspomniałam, może krótko mówiąc o tym projekcie Willi Przybosia, to też były właśnie takie projekty w formie przypominające właśnie rzeźby Kobro, czyli takie bardzo grające z przestrzenią, bardzo konstrukcyjne w swojej formie i też operujące tymi podstawowymi barwami, czyli czernią, bielą, czerwonym, żółtym i niebieskim. No natomiast no nie były to takie meble, które weszły do jakiejś masowej produkcji, to były tylko takie prototypowe projekty, no rzeczywiście nie pokazałam ich tutaj, ale zachęcam do poszukania w internecie, jak na przykład takie krzesła projektowane przez Strzemińskiego wyglądały. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanego długiego weekendu i spotykamy się dopiero w kolejny czwartek, 18, na wykładzie o art brandingu w przestrzeni publicznej i w nieruchomościach. Na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.